Przypuszczam, wielu widzów powie, że to, co powiedział pan poseł Godson, to jest pojęcie abstrakcyjne. Tak się też, panie, chciałem spytać. Pierwsza rzecz, schamienie naszego życia publicznego, bo chyba można tak brutalnie powiedzieć, to ono następuje, to jest w tej chwili już, norma jest dużo niżej niż jeszcze była kilka lat temu. Jak z tą naszą tolerancją? Ja przede wszystkim mnie troszkę właściwie przeraziło to, co pan powiedział. Pan powiedział, że jestem autentyczny i pokazuję, jaki jestem autentyczny. Bo gdyby rzeczywiście wszyscy pokazywali, jak są autentyczni, to byłoby naprawdę niebezpieczne wręcz. Jeżeli jestem w tym momencie zdenerwowany i pokazuję tę agresję, to nie jest dobre wyjście. Może pan jest łagodnym człowiekiem na ogół, ale nie wydaje mi się, żeby dobrym pomysłem było, aby kibice, którzy są zdenerwowani, byli autentyczni w tym momencie. Właśnie ta tolerancja polega na tym, żeby pozwolić kibicować też innym swojej drużynie, kibicować swojej drużynie ze swoimi kibicami. Natomiast to, co się dzieje na meczach, którzy są autentyczni ci kibice, to jest naprawdę agresja. Dla mnie to jest przerażające, że takie stwierdzenie. Ale to, jeżeli mogę, no, ja mówię, proszę panią, jeśli chodzi o autentyczność, polityczną szczególnie, żeby poseł czy senator nie udawał. Nie grał. Jeżeli ja jestem bardziej impulsywny, to mam takim być, a nie będę brał, wie pani, leki na uspokojenie i będę udawał, że jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Mnie się wydaje, że trzeba wziąć leki na uspokojenie i nie też pokazywać. Za tym, żeby pani mnie dobrze zrozumiała, kibice autentyczni to ci, którzy kibicują w sposób zdrowy, prawdziwy swojej drużynie. Patologia to jest co innego. No, to, że się są grupy, ale małe grupy, które chuliganią i powodują agresję. Panie pośle, agresję tu muszę tak a propos o życiu publicznym. Mówimy ale małe ja grupy. Myślę, że większość kibiców to są porządni ludzie. Ja nie wiem. Bywam na meczach, nie znaczy, wiem, czy pani bywa. I nie widzę, żeby tam była grupa 2000 ludzi, czy tam jest grupa 100-200 osób, być może taka bardziej agresywna, a na stadionie jest 12 tysięcy, 5 tysięcy, 10 tysięcy, zależy. Ale ulegają jeszcze temu media, bo jeśli czytam w gazecie już, pomijmy sprawę, bardzo popularnej łódzkiej gazecie, o tym, że jeśli nie będzie spełniony pełen warunek, to kibice będą demolowali miasto. To jest tam napisane kibice. Czyli to jest przyzwolenie społeczne używają na bandytyzm, słowa tak się zastanawiam. Mówić chuligani. Straszne. Pani doktor, czy to jest pewna norma? Rzeczywiście ta norma nam się obniża? Ja myślę, że tak, że tutaj część społeczeństwa uważa, że jeśli nie wykrzyczy pewnych rzeczy, to nie uzyska jakby swoich praw. I to jest jakby ten przejaw agresji, który mnie osobiście przeraża. Ja to widzę na co dzień na przykład u swoich sąsiadów, którzy jeśli nie wykrzyczą czegoś, to uznają, że nic nie uzyskają dla siebie innego. I ja poszedłbym dalej. Rzeczywistość potwierdza, że ci, którzy w sposób bardziej głośny, bardziej emocjonalny, czy wręcz agresywny, oczekują pewnych zmian pod własnym adresem, są bardziej skuteczni. I przyzwolenie na tego typu zachowanie, ustępowanie pola, powoduje, że ta sytuacja lawinowo narasta. Gdyby częściej pracowała komisja etyki, myślę, że i dotkliwe byłyby kary, myślę, że tych emocji, a zwłaszcza nieparlamentarnego zachowania w parlamencie, byłoby mniej. Tutaj mamy do czynienia z pewnym przyzwoleniem i najgorsze jest również to, że to przyzwolenie trafia na łamy gazet, trafia na fale eteru, bo eksponuje się te negatywne zjawiska, powtarzając w nieskończoność, niż dyskutować, mówić, jakie są tego efekty. Kibolskie zachowania stają się normą społeczną, możemy tak powiedzieć? To za daleko idące ja nie mówię już o polityce, mówię o wszystkich dziedzinach życia. Ale jest tylko na to kibolskie zachowanie coraz większe przyzwolenie. Natomiast czy staje się normą? Ja takiego dalekiego porównania czy stwierdzenia bym nie usiłował. Bo tak sobie, przygotowując się do tego programu, zastanawialiśmy się nad bogactwem języka polskiego. I też to jest szokujące, że jest bogaty, jeśli chodzi o obrażanie innych ludzi. Jeśli popatrzeć, ile jest określeń na choćby ludzi o innym kolorze skóry, może być tego bardzo dużo. Na homoseksualistów można być bardzo dużo. Tak ze słowniczka, po kolei. Żyd, Niemiec, Rusek, to są negatywne powiedzenia. Arab, żółtek, czarny, czerwony, brudas, asfalt, chinol, pepik. Można by wymieniać ŁKS-iak, widzewiak. To są wszystko
słowa, które brzmią normalnie, ale są wyzwiskami. Takich wyzwisk nam przybywa. Ale o nas w Anglii też mówili kiedyś Polaczek. Nie wiem, na ile to się zmieniło i było to obraźliwe stwierdzenie pod adresem naszej nacji. Czyli to nie jest tylko norma. Czyli to nie jest, powiedziałbym, element towarzyszący życiu w naszym kraju, ale tam jest, na szczęście dla Anglii, udało się z tym uporać. My jeszcze stoimy przed tym wyzwaniem. Tak, Włochom się nie udało, nam się nie udało, panowie posłowie. Ale w wielu krajach... Mówimy o mentalności, rzeczywiście. Panie redaktorze, przecież tu u nas w Europie, no, wiemy jak jest we Francji z mniejszościami, jakie tam były rozruby. No można powiedzieć nietolerancja. Ja już nie będę wspominał, że przykładowo w Stanach Zjednoczonych no, niewolnictwo jeszcze pół wieku temu było. Polska nigdy nie miała na swojej ziemi takiej nietolerancji. Tutaj do naszego kraju, wiadomo, przybywali ci, którzy nie byli tolerowani w innych krajach. Już nie wspomnę naszych starszych braci w wierze. Były takie czasy, kiedy oni tutaj przyjeżdżali i z naszej gościnności korzystali. Ja już nie będę mówił o czymś takim już na koniec, że sprawę Aria pominimy też na przykład i historię w ogóle, jeśli pan jeszcze pozwoli. Ostatni przykład. Panie redaktorze, no jeżeli mamy ponad 90% w polskim społeczeństwie katolików, to komu przeszkadzał krzyż? No, na szczęście w Strasburgu sąd już powiedział ostatecznie, mogą być krzyże, mówię o tej sprawie włoskiej, gdzie Finka zaskarżyła do Trybunału w Strasburgu, że jej dzieci muszą oglądać krzyż. To jest tolerancja. W Polsce póki co jest wielka tolerancja. Ja uważam, nie mówię, że nie można nic nie poprawić, ale naprawdę no, nie wpuszczajmy się tu w taką sytuację, pan powiedział, że jesteśmy gorsi niż inni. Wielki problem przed Europą rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, co się wielki dzieje. Wielki problem przed Europą. Rzeczywiście tak się będzie działo. Dosłownie po jednym zdaniu chciałem panów posłów o to spytać. Rzeczywiście to będzie też sprawa europejska. My mówimy o kibicach, mówimy o społecznikach, które przeprowadzają piękne akcje, ale nacjonalizm zaczyna królować w Europie chyba. Masz taka tolerancja, jaką mogę obserwować w Holandii. Taka tolerancja... Tam też się zmienia. Tam giną ludzie tylko dlatego, że inne poglądy mają. Taka tolerancja, jaką mogę obserwować w Szwecji. To są rzeczy, które w krajach europejskich można brać za przykład. Jeżeli następuje pewne odwrócenie okoliczności, to ono jest wywołane czynnikami zewnętrznymi, a nie czynnikami tkwiącymi w danej nacji. Panie pośle, bo zadumał się poseł Gocek. Niestety wydaje mi się, że nietolerancja, którą obserwujemy obecnie, szczególnie na południowe Europy, wynika po prostu z tym Niemcy, fala. Niemcy, Anglia, które fala, jakby się odcinały od imigrantów. Tak, fala imigrantów. Myślę, że to, co jest w Polsce, bo często jestem zapytany, czy to, co mamy rasizm w Polsce, i zawsze będę mówił i chcę o tym powtórzyć dzisiaj, że to, co my mamy w Polsce, to nie jest rasizmu, to jest niskie kompetencje międzykulturowe, który po prostu wynika z tego faktu, że Polska jako społeczeństwo homogeniczne nie miał aż tak zbyt duży kontakt z osoby z innych, szczególnie powojenne, z innych rasy czy kultury. I to się zmienia. Myślę, że tym bardziej Polska staje się otwartym, tym bardziej po prostu jego kompetencje międzykulturowe wzrasta. Tak, jeszcze na deser naszego programu, ja bym życzył sobie, żeby takie akcje, jak przeprowadzają Joanna Podolska i pani doktor, żeby przenosiły rzeczywiście do zwyczajów sejmowych. Tak, panie, chciałem spytać, już nie polityków, nie ekspertów. Boją się pani Euro 2012, że będzie wielki wstyd z powodu naszych zachowań? Nie. Ja się absolutnie nie boję. Z tego względu, że w sytuacjach tak dla nas ważnych, potrafimy się jednoczyć i współdziałać, iż jesteśmy wobec siebie naprawdę tolerancyjni optymistka. I potrafimy ściągnęła współdziałać. Pani 1000 gimnazjalistów rzeczywiście w jednej sprawie, to jest pani optymistką. Joanna, będzie wstyd? To znaczy, jeżeli nie uporamy się z tymi wszystkimi napisami, to jest to wstyd jednak. I to nie chodzi tylko o Łódź, ale w całej Polsce tych napisów różnego rodzaju agresywnych haseł i symboli jest bardzo dużo. I powinniśmy się do 2012 z tym uporać w całej Polsce. I to jest to pytanie, którego jeszcze nie zadałem. Kiedy się uporamy z tym, że kolorowa tolerancja nie będzie potrzebna i będzie tylko wspomnieniem? Dziękuję bardzo paniom za dyskusję i panom oczywiście. Dziękuję. Także. Dziękuję. Państwu za obejrzenie programu. Do zobaczenia.